Piąta kolejka Ekstraklasy była, jest dosyć dziwna. Mieliśmy kilku liderów. Najpierw to była Jagiellonia Białystok, później na pierwsze miejsce wskoczyła Krakowia, następnie Lech Poznań, później Pogoń Szczecin, a obecnie tabelę otwiera Legia Warszawa. Oczywiście cały czas perspektywy są na zmianę lidera, bowiem dziś swój mecz gra Piast Gliwice, który może wskoczyć na tę pierwszą lokatę. Dwa słowa podsumowania na temat tego, jak wyglądała ta seria gier, a więc emocje w wielu polskich miastach, no i też sporo kontrowersji, bo umówmy się szczerze, że ta kolejka była dosyć konkretna, jeżeli chodzi o takie dziwne sytuacje sędziowskie, wokół których się dużo dyskutuje, czasami nawet więcej niż o samym spotkaniu. Natomiast dwa słowa na początek. Oczywiście zachęcam, moi drodzy, do subskrypcji kanału. Piotr Rzepecki, 365 dni o piłce. Koniecznie zostawcie suba na dole. Oczywiście też zachęcam do kciuków w górze pod filmem. A teraz czas sprawdzić, co działo się w piątej serii gier naszej kochanej Ekstraklasy. Myślę, że najpierw możemy sobie spojrzeć na wyniki, jak to wyglądało od piątku przez sobotę i przez niedzielę. Oczywiście z taką, gdzieś powiedziałbym, gwiazdeczką, że dziś jeszcze gramy mecz w Mielcu, gdzie Stal podejmuje Piast Gliwice, natomiast rzut oka na to, co już się wydarzyło w tej piątej kolejce, a więc od piątku. To jest najpierw mecz Puszczy Niepołomice z Lechią Gdańsk. Cały czas ekipa z Gdańska czeka na swój pierwszy komplet punktów. Wysoka porażka w Krakowie z Puszczą. Później bezbramkowy remis GKS Katowice Motor Lublin. Tutaj doszło do naprawdę dużej kontrowersji sędziowskiej, a nawet powiem więcej, sytuacji czarno-białej, kiedy Motor został okradziony z bramki, ale do tego sobie zaraz przejdziemy. Najpierw jeszcze podsumujemy sobie te mecze tak szybciutko, żeby odnotować sobie kilka innych historii. Sobota wyglądała następująco, a więc mecz w Białymstoku. Mistrz Polski przegrał sensacyjnie z Krakowią. No generalnie Pasy mają patent na Jagiellonię, a zwłaszcza przy Słonecznej, bo to jest drugi mecz wygrany przez trenera Dawida Kroczka. Pamiętamy wcześniej, to był jego trenerski debiut w barwach Krakowi i tam również wygrał właśnie na stadionie ekipy, która wtedy biła się o Mistrzostwo Polski. Mamy też porażkę Zagłębia Lubin z Lechem Poznań, minimalną, natomiast tutaj Kolej już zdominował rywala i powiedziałbym słusznie i sprawiedliwie wywiózł komplet do stolicy Wielkopolski. Pogoń Szczecin wygrała z Widzewem Łódź, a więc debiut nowego trenera. Robert Kolendowicz kapitalnie wita się z publicznością w Szczecinie, wygrywając z ekipą RTS-u. No i niedziela. Najpierw to jest remis Śląska-Wrocław z Koroną Kielce. Na emocje i na bramki musieliśmy czekać do samego końca. Legia pokonuje bardzo wysoko Radomiaka w tym meczu przyjaźni. Tam również była jedna duża kontrowersja sędziowska, związana oczywiście z tym drugim podyktowanym rzutem karnym dla gospodarzy. No i na samym końcu taki hit w Zabrzu, który zapowiadał się bardzo ciekawie. Oczywiście mecz był otwarty, interesujący, no ale finalnie bramek nie było. Mowa oczywiście o tym bezbramkowym remisie Górnika Zabrze z Rakowem Częstochowa. Najpierw zerknijmy sobie na piątek, no i na te wydarzenia z Katowic, gdzie Gieksa zremisowała z Motorem, natomiast doszło tutaj do naprawdę takiego, no gdzieś solidnego zaniedbania, jeżeli tak to można powiedzieć, a więc błędu sędziowskiego. Chodzi oczywiście o końcówkę pierwszej połowy i o tę nieuznaną bramkę dla Motoru Lublin, gdzie kapitalnie pojawił się Diaye, minął tam z dużą łatwością jednego z zawodników Gieksy, strzelił bramkę, natomiast ten gol uznany nie został, no i jakby też całość została wyjaśniona we wczorajszej Lidze Plus, gdzie Adam Lyczmański z pomocą jakby też wielu kamer, wielu powtórek pokazali nam wszystkim, że tutaj zespół sędziowski, co dziwne, dokonał no solidnego błędu, dopuścił się pomyłki, gdyż ta bramka powinna zostać uznana. Jak widzicie w tej chwili na tym screenie, tutaj absolutnie nie ma mowy o pozycji spalonej. Oczywiście był offside zawodnika, który był wyżej, powiedzmy w górze ekranu, natomiast Ndiaye, który wychodził na pozycję, który bramkę strzelił, absolutnie na takim spalonym nie był i ten gol powinien zostać uznany. Pierwsza decyzja z boiska była taka, że jest bramka, natomiast później zostało to wszystko przeanalizowane, nie wiem tylko przez jakie kamery, no i finalnie gdzieś taka była diagnoza, że ta bramka nie została uznana, że była tutaj pozycja spalona. Mnie te powtórki nie przekonały od razu podczas transmisji, bo miałem okazję ten mecz komentować, natomiast no gdzieś mamy tego potwierdzenie, że rzeczywiście tutaj Motor został ukradziony z bramki. Nie wiem oczywiście, czy Motor by ten mecz wygrał, bo to był gol jeszcze w pierwszej części meczu, natomiast na pewno byłoby trochę łatwiej zawodnikom gości, gdyby tutaj prowadzili, gdyby ten gol słusznie został uznany, a nie tak jak gdzieś była ta decyzja po analizie VAR, bo to rzeczywiście jest krzywdzące i zastanawiające, jak z taką liczbą powtórek, z liczbą kamer doszło do tak olbrzymiej pomyłki. Zarówno Motor, jak i Gieksa na razie dosyć spokojnie wchodzą w ten sezon Ekstraklasy, witają się z najwyższą klasą rozgrywkową po jednym zwycięstwie na koncie. Motor ma jeden mecz rozegrany mniej, gdyż to spotkanie z Jaką zostało przełożone, natomiast fakty gdzieś są takie, że to jest rzeczywiście, no to jest zastanawiające i z perspektywy kibiców Motoru, włodarzy czy samego trenera Stolarskiego, no byłbym tak mocno zaniepokojony tym, że tutaj no, teoretycznie Ekstraklasa jest świetnie opakowana, że pracują przy niej świetni komentatorzy, eksperci, że generalnie jest też tutaj duża liczba kamer, która ma pomagać w rozstrzyganiu takich sytuacji spornych. Natomiast tutaj mamy jakby historię czarno na białym, sytuację zero-jedynkową, gdzie ewidentnie gol powinien zostać uznany, a uznany nie został. Natomiast też, żeby płynnie przejść do tematów kolejnych, a więc rzut oka na to, co działo się w sobotę, myślę, że kilka interesujących meczów, natomiast takim wydarzeniem dnia była na pewno zmiana lidera, pierwsza zmiana lidera, bo sporo tego było. Tak jak powiedziałem na początku,
szacunku materiału, ale przede wszystkim też porażka mistrza Polski. Jagiellonia przegrała po raz pierwszy w tym sezonie w lidze. Dotąd ekipa trenera Adriana Siemieńca była niepokonana, natomiast no wiadomo jak to jest. Krakowia ma jakiś patent na Jagiellonię w ostatnich miesiącach, tak samo jak ma patent na Raków, natomiast no nie wiem z czego to gdzieś wynika, czy to może chodzi o DNA tej drużyny. Natomiast Pasy przede wszystkim lepiej czują się na wyjeździe, a po drugie ten mecz w Białymstoku rozegrały koncertowo. Najpierw bramka na samym początku, wyrzut z autu, kopia tego, co pokazała Krakowia w tym meczu z Widzewem, no i później już taka konsekwentna, mocna, agresywna i gdzieś powiedziałem taka niezła gra, która przyniosła właśnie zwycięstwo. Nie było to oczywiście gdzieś dziełem przypadku, tylko absolutnie drużyna trenera Kroczka to wypracowała i ta wygrana jej się należała. Dlatego też bardzo interesująco jest w czubie tabeli, gdzie najpierw to Krakowia zepchnęła Jagiellonię z pozycji lidera, a wieczorem grał Lech Poznań. Znaczy, no nie wieczorem, to taką porą powiedziałbym między popołudniem a wieczorem, bo to był mecz w Lubinie, gdzie Kolejusz wygrał, było dużo sytuacji, a Ligolizadę grał świetnie, co nie jest taką normą, dlatego to specjalnie podkreślam. Udało się wygrać 1-0 po świetnej, zjawiskowej, bardzo efektownej kontrze. Bramkę strzelił Afonso Souza, no i później gdzieś cały czas ekipa gości dominowała i chciała wcisnąć tę drugą bramkę. No i umówmy się szczerze, zdecydowanie bliżej było trafienia 2-0 niż bramki wyrównującej. No i mieliśmy zmianę lidera tą kolejną, a więc Lech wskoczył na pierwsze miejsce, ale potem wydarzyło się coś, powiedziałbym, bardzo interesującego, a więc Pogoń Szczecin wygrała z Widzewem w meczu debiutanckim trenera Roberta Kolendowicza. Absolutnie zasłużone zwycięstwo Portowców, na własnych warunkach zagrała Pogoń, no i Widzew właściwie nie miał podjazdu. No i kolejna zmiana lidera i sobotę zamykaliśmy właśnie z takim obrazkiem, kiedy Pogoń była na pierwszej pozycji. Bardzo dużo działo się w niedzielę, przede wszystkim przy Łazienkowskiej. Do tego meczu chciałbym przede wszystkim przejść. Mowa o konfrontacji Legii Warszawa z Radomiakiem Radą. Legia gra dobrze, naprawdę ciekawie. Oczywiście przez pierwsze 30 kilka minut nie mogła się obudzić, otrząsnąć. Dopiero ta końcówka była dobra, końcówka pierwszej połowy, którą Legia spuentowała dwoma trafieniami. Najpierw to jest dotknięcie piłki przez Mamadowa. Oczywiście ktoś powie, że to była obcierka, no ale w świetle tych nowych przepisów, których część nie rozumie, ja też mówiąc szczerze, czasami jestem głupi na te nowe przepisy. Natomiast no, faktem jest, że tutaj należał się rzut karny i to była dobra gdzieś decyzja arbitra, żeby tą jedenastkę zagwizdać. Mamy bramkę, później ładna akcja, taka akcja kombinacyjna spuentowana przez Bartosza Kapustkę i mamy 2-0, natomiast druga połowa, no to jest gdzieś taki moment, kiedy Radomiak się przebudził. Świetne wejście przede wszystkim Kapity, mamy impuls w postaci bramki strzelonej w 61 minucie, no i potem Legia się męczyła, no i to był też taki moment, kiedy wydaje mi się, że Radomiak mógł tutaj docisnąć, że naprawdę pachniało takim trafieniem wyrównującym, no ale potem mamy sytuację dosyć kontrowersyjną, uważam, w polu karnym Radomiaka, gdzie Jakubik niechcący gdzieś, no właśnie, fauluje czy biega na przeciwnika, mowa o Gonsalvesie, to właściwie bardziej chyba Gonsalves upada na Jakubika, natomiast decyzja arbitra, co ciekawe i co takie chyba najbardziej zaskakujące, z boiska jest natychmiastowy karny, a więc jakby nie ma w ogóle sekundy na analizę, natychmiast jest skazanie na wapno i ja tutaj mówiąc szczerze, niekoniecznie zgadzam się z tą decyzją sędziego, bo uważam, że to był karny bardzo miękki, bardzo naciągany i widziałem w tym sezonie wiele sytuacji, gdzie karny nie został zagwizdany, a należała się jedenastka dużo bardziej niż w tym meczu Legii Warszawa z Radomiakiem Radą. Tak czy siak Legia ten mecz wygrywa, jeszcze Urbański strzela bramkę w końcówce, natomiast to co jest istotne i o czym pisze internet w ostatnich kilkunastu godzinach, to jest oczywiście Legia Warszawa, ale nie chodzi o mecz z Radomiakiem, tylko bardziej o to, co dzieje się w samej Legii, co dzieje się w środku, co wyprawia Gonzalo Feio. Ja o tym mówiłem trochę przy okazji tego materiału rankingowego UEFA, gdzie jakby podsumowałem sobie różne historie pucharowe, no i też to co działo się po ostatnim gwizdku meczu Legia Warszawa-Brędby. Doskonale zresztą pamiętacie, no i muszę przypominać co zrobił Gonzalo Feio. Wypowiedział się też o tym sam Portugalczyk przed tym meczem z Radomiakiem, że przeprasza i generalnie no jest mu głupio i spodziewa się, że kara od UEFA wkrótce będzie. Zresztą też trener Legii, no nie wiadomo czy on, no, czy ktoś tutaj z biura prasowego Legii Warszawy wypuścił taki komunikat, w którym rzeczywiście Gonzalo Feio przeprasza i gdzieś deklaruje, że taka sytuacja się nie powtórzy. Natomiast fakty są takie i to jest rzeczywiście zdecydowanie bardziej interesujące. Wojciech Kowalczyk, a więc były piłkarz Legii Warszawa, obecnie pracujący oczywiście w stacji Weszło, no jakby to nie brzmiało, mój redakcyjny kolega, mówił w Lidze Minus, że dochodzi w Legii w samym środku do sytuacji kuriozalnych, a więc że trener Legii wyzywa niektórych zawodników, że dzieje się tam źle, że sytuacja w zespole stołecznym jest toksyczna, no i generalnie bliżej jest chyba końca pracy trenera Gonzalo Feio, nad którym wiszą już ciemne chmury po tych wydarzeniach z meczu Legia-Brędby, no i generalnie, że w środku dzieje się źle i trener Legii właśnie wyzywa niektórych zawodników. Oczywiście byłoby bardzo niesprawiedliwym już wydawać osądy, no bo to są dopiero gdzieś jakieś takie pogłoski, to są gdzieś takie komentarze jeszcze niepotwierdzone. Wojciech Kowalczyk mówił, że powołuje się na dobre źródło kogoś w środku, natomiast no wiadomo jak to jest. Często takie opinie i takie w ogóle zarzuty są dosyć mocne i można zrobić komuś krzywdę nieświadomie, mówiąc to bez jakichś takich podstaw, także ja tylko jakby przekazuję to, co o czym się mówi, także też nie są jakieś takie historie wymyślone, ale z drugiej strony będziemy czekali na obrót wydarzeń, nie jedynie jako takiego kibicza,
kibica polskiej piłki. Smuci fakt, że Legia, która jest liderem, która naprawdę zagrała nieźle z Radomiakiem, oczywiście były gorsze momenty, natomiast wiadomo jak jest. Nie można meczu rozegrać z perspektywy 90 minut na super poziomie intensywności wybiegania i takiej w ogóle jakości piłkarskiej, że Legia, która jest liderem, jakby mało się o tym mówi. To znaczy mało się skupiamy na sporcie, a raczej na wydarzeniach pozaboiskowych. Wiadomo, że trener Gonca Feje to jest postać bardzo charyzmatyczna. Wydaje mi się, że chyba największy taki trener, który łączy i dzieli, który też jest taką właśnie postacią barwną, jaskrawą. Nie pamiętam w ogóle tego szkoleniowca w ostatnich kilku latach pracującego w polskiej piłce. Natomiast szkoda, że na tym się wszyscy skupiamy, a niekoniecznie na wyniku sportowym i na tym, że Legia awansowała na fotel lidera. Dajcie oczywiście znać, jak typujecie, jak tutaj przewidujecie. Ja sobie też sprawdziłem z ciekawości, żeby sobie skonfrontować pewne historie. Po 5 kolejkach w minionym sezonie to Raków był liderem. Pamiętam, jak zespół medalików skończył, także też to nie oznacza, że Legia tutaj wystartuje niesamowicie jak i będzie szła w kierunku Mistrzostwa Polski. Natomiast pytanie do Was, jak to będzie wyglądało w kolejnych tygodniach? Czy Legia Warszawa wciąż będzie na fali? Czy połączy tę grę w Europie z rozgrywkami ligowymi? No jak też typujecie w ogóle inne zespoły? Czy na przykład Lech, Pogoń, Krakowie, Jagiellonia dalej będą wysoko w czołówce? I też jak będzie wyglądała ta historia z ekipami, które są aktualnie na dnie ekstraklasowej tabeli, bo z problemami mierzy się Stal Mielec, słabo wygląda też dyspozycja Lech i Gdańsk. Jak typujecie, jak przewidujecie po tych 5 kolejkach, no jeszcze niepełnych 5 kolejkach nowego sezonu? Kanał 365 Dni o Piłce, Piotr Rzepecki. Oczywiście zachęcam do kciuków w górze, do subskrypcji kanału. Wielkie dzięki, do zobaczenia i pozdrawiam.